Ojcze niebieski, przez mękę Syna, dziś miłosierdzia, otwórz nam zdroje przy świętym grobie księdza Jerzego. Obdarzaj wszystkich ludzi pokojem. O Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, wyciągnij do nas miłosierną dłoń przez krew niewinną księdza Jerzego. Od grzechów wojny i zdrady nas broń. Duchu Najświętszy, źródło miłości, w godzinie próby obdarz nas męstwem, jakoś dał siłę księdza Jerzego. Daj nam się cieszyć dobro zwycięstwem. O Jezu Chryste, nasz Zbawicielu, wyciągnij do nas miłosierną dłoń przez krew niewinną księdza Jerzego. Od grzechów wojny i zdrady nas broń. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Moi kochani, od dziesiątków lat ostatnia niedziela miesiąca w naszej świątyni, w naszej parafii to czas modlitwy za ojczyznę. Mijają czasy, mijają lata. Spotykamy się w nowej sytuacji, gdzie do chwały ołtarza został wyniesiony ten, który modlił się przed laty, przewodniczył tym mszą świętym błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy także proboszcza tej parafii, księdza prałata Zygmunta. Wierzymy, że on również jak błogosławiony patron dzisiaj uczestniczy w tej liturgii i wspiera ją z wysokości nieba. Pragnę gorąco i serdecznie powitać w naszej wspólnocie Jego Ekscelencję księdza biskupa Tadeusza Pikusa, który przewodniczy naszemu eucharystycznemu spotkaniu. Wraz z nim witam drogich koncelebransów, księży, którzy razem z księdzem biskupem zanoszą do Boga ofiarę eucharystyczną w intencjach ojczyzny, jak również i w intencjach 30-lecia powstania Solidarności. Bo nasze spotkanie tu przy ołtarzu to jest dziękczynienie Bogu również za ten dar ruchu społecznego i za ten fenomen, który zmienił oblicze naszego kraju i zmienił oblicze ziemi. To fragment uroczystości dziękczynnych na ziemi mazowieckiej, więc również je zanurzamy w kielichu tej mszy świętej. Witam serdecznie naszego nowego księdza dziekana, księdza Grzegorza Jankowskiego, wszystkich kapłanów
braci, kleryków, siostry, wszystkich, którzy tutaj przybyli do naszej świątyni. Pragnę również w szczególny sposób powitać na naszej uroczystości pana Andrzeja Kropiwnickiego, przewodniczącego regionu Mazowsze NSZZ Solidarność, przewodniczącą Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność panią Marię Ochman, wiceprzewodniczącą Krajowej Sekcji Oświaty tegoż związku panią Halinę Kurpińską. Witam wszystkie poczty sztandarowe, które tutaj zostały wystawione na dzisiejszą wielką uroczystość. Poczet sztandarowy regionu Mazowsze NSZZ Solidarność, Solidarności Oświaty Warszawskiej, Huty Warszawa. Witam również Warszawskie Towarzystwo Rowerowe, które tutaj jest wraz z rajdem z Gdańska do Warszawy, rajdem dla uczczenia jubileuszu 30-lecia Solidarności również i rajdem, który jest wyrazem dziękczynienia za wyniesienie do chwały ołtarzy księdza Jerzego Popiełuszki i też jest apelem o pomoc dla wszystkich powodzian. Witam wśród nas także uczestników 171. pielgrzymki, która przyszła do nas z parafii świętego Jakuba. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Bracia trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im tych, którzy dostępowali zbawienia. Bracia, nie przystąpiliście do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy, ani też do grzmiących trąb i takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił. Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów na uroczyste zebranie, do kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystko.